Dzień 73. Robienie napadów aż do premiery GTA 6. G33NG44R napisał. Wyzwanie. Wykonaj Kayo Perico bez wykrycia oraz bez auto-aima. Tryb celowania ustawiony na swobodny, więc możemy zaczynać. W teorii jest to proste wyzwanko, w praktyce będzie kłopot. Szczególnie w środku rezydencji, bo tam trzeba zdejmować kilku typów koło siebie. A to troszeczkę jest trudniejsze na padzie bez auto-aima. Ale spróbujemy, jak najbardziej. Więc odpalam od razu. Nie ma co się opierdzielać. Oczywiście standardzik. Zestaw najlepszy jaki istnieje, czyli Longfin jako transport. Punkt infiltracji, główny dock. Punkt wejścia, tunel odpływowy. Punkt ucieczki, byle co. Pora dnia, oczywiście dzień. Uzbrojenie, oczywiście agresor. Nie możemy zaczynać. Mam diamencik, więc fantastyczna jest to sprawa. Szczególnie, że oczywiście nie dość, że więcej zarobię, to jeszcze więcej zarobię do wyzwania Heist Challenge, które nam Rockstar rzucił, gdzie wspólnie cała społeczność graczy zdobywa pieniądze na napadach. Tak jest. Więc ten pierwszy tydzień jest z Kayo, więc dzisiaj zrobimy sobie Kayo, jutro także zrobimy sobie Kayo, a w kolejny czwartek właśnie pytanie, co zrobimy. Będzie ciekawe, czy dadzą premię na mieszkanie, na bazę, czy na kasyno. Zaduję, że kasyno raczej nie. Nie zostaje baza albo mieszkanie. Myślę, że dadzą... Właśnie, kurde, co oni mogą dać? Mieszkanie? No bo jeżeli dadzą bazę, to na bazie będzie tylko i wyłącznie... Akt trzeci na premii, bo tylko akt trzeci liczy się do wyzwanka. Więc chyba całej reszty nie dadzą na premii. Bo to jest pojęte, że akt trzeci tylko się liczy. Dobra, nieważne. Będziemy wiedzieć już w czwartek, albo w sobie w środę, tak po 21 rok, są takie wstępne informacje. Więc wtedy będę się zastanawiał, nie? Ale właśnie planuję tak, że te kolejne tygodnie, co będą, no to właśnie będziemy nawalać te napady, które głównie są na premii. Czyli jeżeli będzie mieszkanie, będziemy przez tydzień nawalać praktycznie cały czas mieszkanie. Aha! Jezu! Już się przyzwyczaiłem tego auto-aima, nie? I myślałem, że naceluje mi normalnie. A okazało się, że niestety nie. Dobra, przepalamy zamek. Mamy tutaj jakieś trawencje. Tylko jedne. Więc tak było, że ja skoczę na górę. Tam może jest coś ciekawszego. Ja bym chciał, że jak dadzą napad na kasyno kiedyś, właśnie ten tydzień tego Heist Challenge, no to żeby nie dali diamentów, tylko żeby dali premię zwykłą. Żeby można było zarabiać na wszystkim więcej, a nie tylko i wyłącznie na jednym typie towaru, nie? No ale zobaczymy, co tam Rockstar wykombinuje. Zbieram oczywiście ten łup najpierw, dlatego że on jest warty najwięcej, a później zapełnimy sobie torbę raczej tymi dwoma trawami. Myślę, że torba będzie w 100% wypełniona, czy nie? Czy będzie... Chyba lekko mi braknie. Czy nie? Zobaczymy. Naprawdę, bo nie pamiętam dokładnie tych procentów, jak to dokładnie wygląda. Wiem na pewno, że kasa daje 25% torby. Ale ile daje reszta? Nie wiem. Ale patrząc po tym, ile w torbie mam aktualnie kasy, no to raczej... A raczej ile tego łupu, ten pasek się wypełni, to wiem, że to jestem w stanie zebrać. Czyli pewnie ta mąka, którą zebraliśmy na początku, daje nam pewnie 50%. Albo... Nie, no raczej 50%, bo chyba dwoma możemy wypełnić całą torbę. Nieważne! Kiedyś będę musiał porobić sobie takie tabelki, nie? I będę mógł dawać się na materiałach. Właśnie taki miałem plan kiedyś, że jak będę robił live'y, nie? No to na przykład będzie napad na kasyno i na ekranie będę mógł w każdej chwili odpalić tabelkę, która pokaże, ile poszczególne łupy są warte, nie? Mniej więcej. I będzie można bieżąco sobie podejrzeć. Tylko właśnie ja bym chciał, żeby ta tabelka była taka perfekcyjna, ładna, estetyczna, a nie potrafię takiej zrobić, więc... Cały czas to odkładam, nie? Ale się kiedyś, że tak to powiem, naumiem i zrobię. I będzie taka tabelka, będzie się wysuwać z ekranu i będzie: wow, naprawdę? Ten łup zapełnia 25% torby, a ten 33%? Wow! Tak będzie, naprawdę. Będzie totalna profeska. A live'y możliwe, że pojawią się takie regularne już od przyszłego roku. Bo mam plan. Jak na razie,
powiem wam, że te plany, które sobie zakładam, ostatnio zacząłem, kurde, realizować. Na głównym kanale jest seria Od Zera do Milionera, która jak na razie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że to zainteresowanie oczywiście będzie do samego końca. Planuję tę serię zrobić w cały miesiąc, więc odcinki pojawiają się tam starszy często. Do tego na tym kanale jest seria właśnie z napadów, aż do premiery GTA 6. Dlatego oczywiście są inne materiały, co nowego ekstra. Na tym kanale jest Ostatnia Szansa, materiały na temat modowania GTA 5. Pojawią się już niedługo kolejne, bo właśnie przygotowuję. Co tam jeszcze jest? No kurde! Kiedyś miałem taki moment, że wrzucałem co nowego, później co nowego ekstra i no nie było co za bardzo robić, nie? W sensie, były materiały do zrealizowania, ale ich nie realizowałem, jakoś tak odpierdzielałem. Ale teraz taki przypływ mam chęci, że realizuję mnóstwo rzeczy naraz i co ciekawe, udaje się! Jestem naprawdę zaskoczony, że nakładam na siebie coraz więcej tych obowiązków, powiedzmy, i to się spina jakoś. I do tego jeszcze postanowiłem sobie, że jak wytrwam, dam radę właśnie to wszystko prowadzić naraz, to tworzę jeszcze kolejny kanał. Powiedzcie sobie, po co kolejny kanał? Ale właśnie po to, że brakuje mi takiej przestrzeni, że mógł wrzucić takie zwykłe materiały, które każdy odbiega od tematu, nie? Mówię dokładnie o tym, że na przykład platynuję sobie gierki. A bym zrobił, kurde, materiał z platynowania gierek. Taki, wiecie, zmontowany. Jest jakby co dla sponsorów. Jeżeli masz sponsora na tym kanale, no to dla sponsorów właśnie jest materiał, w którym platynuję Watch Dogsy. Jest taki materiał strasznie słaby z Paydaya, w którym śmieję się z twórców Paydaya. Dla sponsorów, nie? I one są słabe, ale właśnie to były moje pierwsze materiały w takiej nowej formule. I chciał tę formułę dalej ciągnąć i właśnie nie chcę tego ograniczać tylko właśnie dla sponsorów, więc bym chciał po prostu otworzyć jeszcze kolejny kanał, gdzie te materiały bym wrzucał. Tak kompletnie nieregularnie, ale takie wiecie, felietony na temat gier, to byłoby spoko. Ale jak na razie, mówię sobie, jak dam radę utrzymać tempo na tym kanale, na kanale głównym przy okazji też, to właśnie wystartuję ze trzecim kanałem, gdzie będę wrzucał takie luźniejsze materiały. Luźniejsze w sensie, no właśnie nie luźniejsze, na inne tematy. Na tematy growe, na tematy filmowe, serialowe, nie? Na przykład, nie będę zdradzał tematów, nie? Ale na taki pomysł ambitny, może go kiedyś zrealizuję. I przy okazji takie pseudokomentary także bym chciał zrobić, bo naprawdę, jak ja widzę czasem takich typów, to normalnie nie wytrzymuję i muszę normalnie coś powiedzieć, a nie mam co tego powiedzieć. A! Dobra, i udało się! Tego się właśnie najbardziej obawiałem. Oh. Dobra. Nie chcę zdradzać więcej. Nie chcę was naprowadzać. O nie, pierdo! O! Oh. Jezu! Masakra! Już dwa razy prawie sfailowałem! Tutaj raczej z shotguna polecę, żeby mieć pewność, że gościa zabije. Dobra, jest. Nigdy tyle pocisków właśnie nie wywaliłem jak teraz. Tutaj lepiej z kolby walnę. Daj klucza! No nie dał klucza! Co za frajer, ten u góry da klucza. Bo ostatni możliwy, bo tylko ci co mają czerwone te piramidki, trójkąty w sensie. Ja pierdolę! Ja pierdolę! Jak to nie ma klucza? Ej, dobra, klucz wyleciał pewnie już! Ja nie wiedziałem o tym. Więc tych przy tym, przy basenie wyleciał. Jezu! Prawie sfailowałem kilka razy już. A, no, na przykład wiecie co? Powiem wam, nawet taki pomysł i materiał wpadł, bo zobaczyłem takiego typa, którego kiedyś oglądałem, nie mówię sobie, spoko gość. Ale w pewnym momencie on postanowił, że się ogłosi ludologiem. Czajcie? Jak ktoś nazywa siebie ludologiem, to znaczy, że jest jebnięty na głowę. Więc gość się ogłosił ludologiem, zauważył, że materiały, których ktoś krytykuje, się klikają i teraz jedyne co robi, to pluje jadem. A jeszcze lepsi są tacy, co plują jadem i przy okazji
Jeszcze nawet nie produkują swojego contentu, tylko jedyne co robią, to siedzą i oglądają filmy innych. I uważają się, że ja potrafię w oglądanie innych filmów. Naprawdę takie słowa oni wypowiadają. Gość Frost 1 określił się, że on ma taką umiejętność, że potrafi dobrze oglądać filmy i je komentować. Filmy innych ludzi. A jeszcze kolejni mówią, że obejrzałem film, który trwał pół godziny, a mój film trwa godzinę. To ja włożyłem tutaj dużo roboty, bo mój film trwa dwa razy dłużej. Ja pierdolę, naprawdę. Złodzieje XXI wieku. Nie było nigdy tak zuchwałych kradzieży. I to kradzieży na oczach twórców. I przy okazji widzów. I nikt z tym faktem nic nie robi. YouTube także nic z tym nie robi. To się wzięło z zagranicy, nie oszukujmy się, jak praktycznie wszystko. Rozpoczął na większą skalę Asmongold, który podobno nawet sam takie słowa powiedział, że on ma taki plan, że będzie reagował na wszystko. Więc reagował, ma na myśli to, że po prostu będzie przerzucał filmy innych z swoim okienkiem z kamerką w rogu i będzie komentował te filmy, nie? I wszystkie filmy po kolei kradnie, które zyskują na popularności, to te pijawki internetowe po prostu się pod to podpinają i też zyskują na tym wyświetlenia i przy okazji zarabiają ogromne pieniądze. Jeszcze brakuje takiej akcji, że ktoś nie dość, że będzie brał pieniądze z AdSense'a, to jeszcze specjalnie da jakąś tam dedykowaną reklamę, nie? Że da wstawkę z reklamą do filmu, który ukradł, bo tylko tak to można nazywać. Naprawdę, do czego to doszło? Moja strona główna na YouTubie jest zawalona filmami, które reagują na filmy innych. Nie mam filmów normalnych, tych gości, na które te osoby reagują, tylko mam filmy jakichś typów, którzy mają rozdziawioną mordę na pół miniaturki i i obok napis: szokująca informacja! Albo naprawdę takie złe! Bo zawsze negatywne rzeczy muszą być. To jest naprawdę dno takie, że to szok. Ja właśnie mam ten pomysł na ten kanał kolejny. I te właśnie takie filmy już mam w głowie, jak one będą wyglądać. Jakieś tam, wiesz, pierwszy scenariusz się rysuje tego filmu. Wiem, że będzie on wymagał dużo roboty. Jeżeli właśnie taki złodziej by sobie przyszedł i nagrał film, jak ogląda mój film, to bym się bardzo mocno zirytował. I oczywiście jakieś kroki bym podjął, żeby ten film zdjąć. Bo to nie jest prawo cytatu. Jeżeli bierzesz cały film i oglądasz go u siebie na kanale, to nie jest prawo cytatu. To jest zwykła jebana kradzież. A więc uzupełnijmy ten arkusz. Kolumna napada Kajeperiko i wpisujemy tutaj 1,601289, czyli 1,601,289 dolarów. Dokładnie tyle w tym materiale zarobiliśmy, a to przekłada się na to, że dzień 73 naszej pięknej serii kończymy z wynikiem 40,061,168 dolarów. Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.